Drodzy widzowie, pierwszą kategorię wbiłem w 2011 roku na turnieju w Gdańsku. Miałem wtedy 14 lat, no i ranking w okolicach 1800. W ogóle wtedy miałem bardzo dobry miesiąc, bo zarobiłem z 50 oczek, zagrałem drugą ligę juniorów, gdzie zrobiłem 10,5 punkta z 11 partii i tam też zrobiłem pierwszą normę na jedynkę. No i tutaj w Gdańsku właśnie drugą normę, no i już tę kategorię dostałem. Tak jak widzicie, tutaj grałem ze znacznie wyżej notowanym rywalem, natomiast dosyć starszym rywalem. I tutaj poszło D4, czym przeszliśmy w ogóle do struktur z przyspieszonego smoka, bo przeszliśmy w ogóle do wariantu maroczego. Jeszcze wtedy przyspieszonego smoka tak nie katowałem, to się zaczęło parę lat później, ale ta struktura już wtedy mi się bardzo podobała. No i ja tutaj oczywiście posunięcie D6 zagrałem, goniec E2 roszada, no i przeciwnik goniec E3, po czym ja zagrałem goniec D7. Szczerze mówiąc, to nawet nie do końca pamiętam, dlaczego tym gońcem tutaj zagrałem, bo skoczka na C6 można wstawić od razu właściwie. Ten skoczek wychodzi na C6 i bicia no nie należy się obawiać, bo to zawsze dodatkowy pionek w centrum, lepsza kontrola nad punktem D5, który często jest słaby w tych strukturach, więc właściwie nie należało tego jakoś bardzo szykować, ponieważ tutaj różnica jest taka, że być może dojdzie do wymiany tych skoczków, a wtedy goniec być może nie pójdzie na D7, a pójdzie po prostu na E6, żeby tutaj atakować na C4 i czasami wtedy hetman wychodzi na A5, a wieża na C8. I tego piona z C4 można rzeczywiście fajnie wtedy przycisnąć, więc to jest jakiś tam plusik. No ale dobra, goniec D7 no z całą pewnością nie jest jakimś błędem. Przeciwnik tutaj zdecydował się na krótką roszadę, jest to ok. Ja skoczek C6, wieża C1. No i teraz, czarny tutaj porozwijał figury, natomiast jestem tutaj znacznie niżej ustawiony, prawda? No bo jestem ustawiony tutaj na trzech liniach, przeciwnik na czterech, więc ogólnie moje figury sobie wzajemnie przeszkadzają. I przede wszystkim jest to widoczne przy tych dwóch figurach, no bo goniec by chciał sobie wleźć na C6, żeby atakować oczywiście centrum, no ale koledze z drużyny na plecy tutaj nie wskoczy, więc no więc tutaj zdecydowałem się wymienić, co jest bardzo dobrym podejściem. Przeciwnik F3. No i teraz oczywiście dalej mam mniej przestrzeni, więc dalej jestem tutaj zainteresowany wymianami. Im więcej wymian, tym więcej możliwości dla czarnego. Przede wszystkim zauważcie, że biały będzie miał tutaj strukturę ustawioną po białych polach. A co za tym idzie, skoro piony stoją na białych polach, no to czarne pola się osłabiają, a skoro czarne pola się osłabiają, no to fajnie by było pozbyć się kluczowego ich obrońcy i wtedy już będzie się można nad przeciwnikiem znęcać. W związku z tym zagrałem skoczek D7 i przeciwnik powinien tutaj, tak mi się wydaje, powinien tutaj odejść gońcem na E3. Teraz oczywiście, no są plusy, są minusy, tak? No bo ten goniec z G7 nieźle sobie tutaj radzi, ale z drugiej strony ten goniec z E3 dobrze tutaj kryje te słabe czarne pola, więc chyba mimo wszystko na plus dla białego coś takiego. No ja bym tutaj grał jakieś A5, później oczywiście skoczek wchodzi na C5 i na ograniczonej przestrzeni czarny szuka swoich możliwości. Czasami ten pion zasuwa jeszcze dalej, albo też F5 jest wrzucane, więc tutaj czarny ma naprawdę bardzo fajną gierkę, jeżeli ktoś lubi właśnie takie struktury z przyspieszonego smoka. Natomiast przeciwnik popełnił tutaj spory błąd ze strategicznego punktu widzenia. Wybicie na G7 samo w sobie jakąś tragedią nie jest, natomiast to co teraz zrobił, no to już jest gruby błąd. No więc po kolei. Można było tutaj wrzucać na przykład szacha, ja wtedy odchodzę królem. No i teraz dajmy na to B4. Więc właściwie chyba powinienem to A5 zawczasu zagrać, no ale to już inna kwestia. I tutaj biały
rzeczywiście radzi sobie całkiem nieźle, tak? Ma scentralizowanego tego hetmana. Ja oczywiście mogę tutaj zrobić taką oto wymianę, no ale czarny będzie się musiał naprawdę jeszcze ostro nagimnastykować. Jakieś wieża C8, przerzut gońca tutaj, żeby cokolwiek zaatakować. Więc w takiej końcówce walka toczy się dalej. Czarny tutaj będzie się musiał precyzyjnie bronić, ale powinno być ok. Natomiast po skoczku D5, no to już jest po prostu dramat. W partii doszło do szacha na D4, ja wrzuciłem E5, no i przeciwnik zbił na D5. I teraz zauważcie, że mamy no spełnienie marzeń każdego zawodnika, czyli mamy pozycję turbopotężny skoczek kontra biedogoniec w dosyć zamkniętej pozycji. Więc to jest pozycja, gdzie biały totalnie nie ma nic, nie jest w stanie nic zrobić, a czarny będzie sobie skoczkiem elegancko manewrował na coraz to lepsze pozycje. Czyli zauważcie, że gdyby ten goniec był tutaj, no to jeszcze jest inna dyskusja, tak? Na D5 on byłby potężny. Ale on jest białopolowy, jest zamknięty za własnymi kolegami z drużyny, którzy też są ustawieni na białych polach. No i po prostu ten goniec nic a nic nie jest tutaj w stanie zrobić. Natomiast też nie jest tak, że ja tutaj, nie mam żadnych problemów, ponieważ w tej pozycji, no oczywiście opiona D6 należy się tutaj martwić. Wisi w powietrzu jakieś wieża D1 i wtedy tego piona się już totalnie nie wybroni. Więc ja zagrałem hetman B6 szach i mój dalszy plan to było skoczek C5, skoczek E6, skoczek D4. I jak wrzucę tego skoczka na D4, no to przeciwnik po prostu nie ma jak z tym dyskutować. I w partii poszło wieża F2 w tym momencie. I ja tutaj zdecydowałem się po prostu zbić tego piona na B2. Właściwie skoczek C5 też można tutaj było grać. Jak najbardziej jest to w porządku zagranie. Jeżeli przeciwnik zagra jakieś B3, żeby ten pionek nie podwisał, no to właśnie przerzut skoczka na D4. Też pozycja czarnego jest bardzo przyjemna, ale wiecie, bicie na B2 jest takie bardziej mocarne, takie natychmiastowe sprawdzenie, co tutaj biały kombinuje. No bo teraz biały no, musi jakoś udowodnić, że ma jakąś inicjatywę, bo jeżeli nic mądrego tutaj nie zrobi, no to zostanie z pionem mniej i jeszcze dodatkowo pion A2 oraz pion C4 będą tutaj bardzo, bardzo słabe. I w partii nastąpiło posunięcie wieża D1, czyli oczywiście biały sobie stwierdza, że zgarnie piona z D6. No i tutaj mnie bardzo, bardzo kusiło, żeby ciachnąć jeszcze piona z A2, no bo łatwo sobie wyobrazić, że później ten pion z A7 leci do pola przemiany, no i po prostu wygrywa partię. Natomiast tutaj sytuacja wcale nie jest taka prosta, no bo biały bije na D6 i ten skoczek podwisa. A jeżeli skoczkiem gdzieś tam się odejdzie, no to jeszcze piona z E5 się traci. Za chwilę C5, ten goniec wkroczy do akcji, no i biały nagle dostaje bardzo dużo aktywności, więc ja wolałem po prostu tego uniknąć. I prawda jest taka, że należało tutaj zagrać skoczek F6, bo jeżeli przeciwnik zbije teraz na D6, no to jest inna dyskusja, bo wieża D8. No i teraz trudna decyzja, bo jeżeli ten hetman białego po prostu ucieka, no to ja mogę tego hetmana tam pogonić dalej, on sobie ucieka na E3. No i to jest ze strategicznego punktu widzenia kompletnie wygrana pozycja, tak? Bo za chwilę wieżę wrzucę do akcji, no są te dwie słabości. Po czarnych polach po prostu oponenta dojadę. Więc to jest prosta sprawa. Bicie na D8, no też tutaj totalnie nie zdaję egzaminu, bo ja zbiję na A2. No i te figury białego są totalnie nieskoordynowane i nie są w stanie z hetmanem tutaj walczyć. Więc skoczek F6 byłoby tutaj najlepsze. Ja zagrałem wieża AD8. Wieża AD8 ma podobny sens, żeby w sposób taktyczny, zabezpieczyć tego piona z D6, czyli no jeżeli przeciwnik zbije, to wtedy chciałem skoczek F6 grać, no ale skoczek F6 było takie agresywniejsze. Przeciwnik goniec F1,
czyli tę wieżę wrzuca do akcji, no to ja się wycofałem. No i teraz doszło do takich wymian. I tutaj bardzo byłem dumny z siebie, że taki plan wymyśliłem, choć nie jest to najlepszy plan. No można było po prostu skoczek C5 grać i wiecie, później przerzucać w kierunku D4. Ja tutaj znalazłem taki manewr, skoczek B6, skoczek C6, skoczek D4. No śmiesznie zawsze to wygląda, wycofywanie skoczka na wyjściową pozycję, no ale jest to ok. Przeciwnik wieża D2, no to ja właśnie skoczek C6. Jeżeli przeciwnik powymieniałby tutaj wieżę, no to równie dobrze może się tutaj poddać, bo ja zasuwam królem na C5, no i ten goniec no, cały czas nie jest w stanie nic zrobić. Mało tego, biały też nie może zagrać C5 i później gońca zaktywizować, no bo po ruchu C5 ja od razu gram skoczek E6 i tego piona z C5 zdobywam, więc ten goniec totalnie nie ma nic do roboty w tej pozycji, no całkowicie jest bezużyteczny. Więc przeciwnik zagrał tutaj C5, no to ja się zaktywizowałem, no i tutaj już jest świetnie. Przeciwnik wieża B2, no to ja wybiłem i po prostu B6. I tego pionka oczywiście będę chciał ciachnąć, a dzięki temu, że mam tak potężnego skoczka na D4, no to przeciwnik tutaj nie jest w stanie się zaktywizować w żaden sposób. No i cały czas, no tego gońca może tutaj wrzucić, no ale w sumie w niczym mu to nie pomaga, bo ten goniec będzie stał na D5, a dalej będzie bezużyteczny, bo nic konkretnie nie atakuje. W związku z tym przeciwnik postanowił tutaj pójść na żywioł, czyli zagrać F4, żeby podważyć stabilność tego mojego skoczka. No ale ja tutaj zastosowałem starą zasadę końcówkową, jest końcówka, no to król powinien zostać zaktywizowany, więc króla tutaj wrzuciłem do akcji. Przeciwnik wieża F2, no to tutaj wybiłem i wjechałem tym królem na E5. No i teraz skoczek aktywny, król aktywny, pozycja białego się kompletnie sypie. W partii G3, no to ja skoczek E6, tę wieżę przegoliłem, zagrałem H5, no i kwestia czasu, aż tego piona z D7 sobie zdobędę. Właściwie należało tutaj po prostu wieżę zaktywizować, no bo ta wieża jest mało robotna, no to w sumie fajnie byłoby ją wrzucić do akcji, tego piona skasować i jeszcze dodatkowo właśnie wieżę aktywizuje. No ja zagrałem tutaj król D6 z taką małą pułapeczką, można powiedzieć, no i akurat przeciwnik na tę pułapeczkę wpadł. No tutaj muszę powiedzieć, że trochę szans dawało zagranie E5. No bo teraz jak zbije na D7, ta wieża coś tutaj zaczyna kąsać, trzeba zagrać A5, no to wtedy ten goniec się tutaj nieźle aktywizuje. No wiadomo, że to jest przegrana pozycja dla białego, ale to troszeczkę odpuściłem kontrolę w tej pozycji. Bo zauważcie, że kiedy ten pion stoi na E4, to ja mam wieżę więcej. No bo ta wieża z H4 totalnie nie bierze udziału w akcji. No grając król D6, no to tę wieżę mógłbym wypuścić, ale przeciwnik przeoczył, zagrał goniec B5. No i tutaj nadział się na skoczek D4 w partii A4, no i zakończyła się tutaj walka ruchem skoczek F3 szach i po prostu widły. Tak jak widzicie, miałem wtedy naprawdę dobry okres w mojej karierze juniorskiej. Tutaj druga liga juniorów, moja pierwsza liga juniorska w karierze. Zrobiłem 10,5 z 11, tylko że po prostu jeden zawodnik nie miał rankingu FIDE, stąd tutaj na FIDE jest 9,5 z 10, także ESA. Pokonałem wtedy potężnego Miłosza Szpara, który miał wtedy, nie wiem, chyba z 10 lat czy coś takiego. No wtedy jeszcze miałem z nim szansę. I drodzy widzowie, później właśnie były te międzynarodowe mistrzostwa Gdańska. No i tutaj właśnie 1850 grałem remis z 2137, wygrana z 2075, później w ostatniej rundzie remis z 2060. Także naprawdę bardzo, bardzo dobry turniej zagrałem. Tak jak widzicie, zrobiłem wtedy change'a 2,01, tylko że wtedy przelicznik dla juniorów był 15, czyli po prostu to razy to, no i masz zmianę rankingową. Teraz juniorzy mają przelicznik 40,
czyli za taki turniej zyskują 80 oczek, a ja zyskałem wtedy 30. Także teraz juniorom znacznie łatwiej jest nabijać rank. I tutaj na mojej stronie w Centralnym Rejestrze Polskiego Związku Szachowego możecie zobaczyć, że drugą kategorię zdobyłem w 2008 roku. Później, 3 lata później, dwie normy na jedynkę i właśnie jedynkę zdobyłem. Kandydata na mistrza zdobyłem 4 lata temu. Tutaj normy mi siadły, ale jeszcze ranking 2100 musiałem dobić i to nastąpiło w 2015 roku, czyli dopiero w wieku 18 lat wbiłem kandydata na mistrza, więc tak jak widzicie, no, nie błyszczałem za juniora. I później FM 3 lata później i IM 4 lata później. Tak moja kariera wygląda. Niestety nie wiem, jak to było z trzecią, czwartą kategorią dokładnie. Znaczy, czwartą kategorię wbiłem na moim pierwszym turnieju w karierze, ale kiedy wbiłem trzecią kategorię, to nie mam zielonego pojęcia. Nie pamiętam tego, a w rejestrze PZ Szachu niestety nie ma. No dobrze, więc mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek z młodego Dawida Czerwa. No i widzimy się w kolejnych. Także pa, pa, widzowie.